Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem dwa samochody. Porównanie bez sensu. Dlaczego bez sensu? Lubimy. To porównanie wcale nie jest bez sensu. Mamy dwa samochody kosztujące mniej więcej podobne pieniądze. Tak. Mające silniki o takiej samej pojemności. Dwa litry. Dwulitrowe diesle. Jeden ma 185 koni, drugi 180. 184, no. A nie, to zmienia postać. Nie, to nie, to kończymy. 184. Ten ma 180 koni. Obydwa wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Specjaliści z koncernu PSA stwierdzili, że Citroen to może jest niemodny i może nie taki lanserski. DS. Myśleli, że dlatego się nie sprzedaje, że może wizerunek marki jest nie taki jak trzeba, więc wymyślili sobie nową markę DS, która troszeczkę ma nawiązywać do Citroena DS-a sprzed lat. Ale z tym nawiązywaniem słabo mu wychodzi, ale to wam pokażemy później. A no tu mamy Golfa GTD. Golf GTD. Nawiązuje do starego Golfa GTD, z którym też za wiele wspólnego nie ma. Nie wiem, czy pamiętasz Golf GTD w Golfie dwójce? No. Pamiętasz, jaki tam był silnik? Pamiętam. 1.6 turbo diesel, 80 koni. O, takie nawiązanie. 2.0 HDI, 180-konne. Spełniające normy Euro 6, w związku z tym AdBlue się kłania, bo to jest całkiem spory diesel. Silnik, no cóż, no znany z bardzo wielu modeli i to świadczy o tym, że tutaj innowacji żadnych nie ma. Pierwszy DS, ten z lat 50. To było coś zupełnie innego. Nie tylko wyglądał niesamowicie. No, trzeba przyznać, że to auto rzeczywiście no, wygląda... Odróżnia się od innych na drodze. Pozycja za kierownicą mi trochę tutaj, bo jestem opuszczony do końca, jakby ktoś nie wierzył. Do końca. Niżej się nie da. I co? I tak za wysoko. I tak za wysoko. Jak się siedzi za kierownicą i się kręci tą kierownicą, to tak jakby się jechało nie wiadomo jaką limuzyną. No właśnie. Dopóki się nie wjedzie w dziurę. No właśnie. Bo jak się wjedzie w dziurę, to jakby, jakby tak trochę zmiękczyli w tym aucie zawieszenie, to nawet bym je polubił. To wnętrze mi się nawet podoba no bardziej. Więc jest super, bo jest fajna deska rozdzielcza, jakieś takie, no... No, fajnie jest zrobiona. I powiem ci, że jakość wykonania tego jest przyzwoita. Jest wszystko pod ręką. Piękne. To co wygląda jak metalowe, zwykle w tym aucie metalowe jest. To jest piękne. To jest materiały użyte we wnętrzu, proszę pana, trzeba przyznać. A dobrze, tu są szyby. A właśnie, to zaraz przejdziemy do przerostu formy nad treścią. Otóż wszystko, co tutaj jest, jest całkiem przyzwoitej jakości. Ładna skórka, tak, ładne stawki aluminiowe. Ale żeby fajnie odlana deska rozdzielcza z jeden fajnie. Element. Tak, nie skrzypiąca, fajnie zrobiona, naprawdę wszystko jest super spasowane. Ale żeby ergonomicznie miało to sens, to nie powiem. Nie. Dobrze. Rozejrzyj się dookoła, jak ci się widoczność podoba w tym samochodzie? Znaczy, to trzeba patrzeć przed siebie. Tak, bo na boki i tak nic nie widać. Mi się kojarzy ta szyba z jedną rzeczą, jakby z tych ciężarówek, że tutaj powinna być taka szeroleta, żeby ktoś sobie chciał przekimać się na parkingu. I powiem ci, że akurat nie wiem jak tobie, ale mi te wszystkie słupki... Nie przeszkadzają. A mi zasłaniają bardzo dużo. A czy w Golfie nie ma takich udziwnień, bo Golf to prosty samochód. Z rzeczy, które mnie tu wzruszają w tym samochodzie, prywatnie, to mam między innymi takie stare, starusieńkie, 25-letnie Volvo. I to Volvo ma wycieraczki na reflektorach, wiesz jeszcze co? Jeszcze nikt nie urwał. Dokładnie ten sam rozmiar pióra, co tu. Widoczności do tyłu generalnie nie ma, dlatego że w połowie pola widzenia masz szeroki, gruby spoiler. Jak deszcz spada, to tutaj się Bóg wie, co dzieje, a tutaj masz taki... Ale rozmiar szyby jest prawie taki sam jak reflektora w Volvo, więc... Mniej więcej. Ten silnik daje sobie radę z tym samochodem. 9 do setki, tam 9,2, no, 220 prędkość jest. Maksymalna. Pamiętasz, jakie zawieszenie miał pierwszy DS? Trudno nie pamiętać. Hydropneumatykę, no która jest komfortowa. Hydropneumatykę cudowną, wygodna. Miękką, zapewniającą doskonałe prowadzenie. A tu, proszę pana... Czekaj, bo coś zegnę zaraz. Próbuję. Nie, no właśnie. Tutaj próbuję. Możesz się uwiesić i prędzej błotnik wegniesz, niż ugniesz to zawieszenie. Zawieszenie w tym samochodzie, który ma nawiązywać, że niby do DS-a, jest absolutnym przeciwieństwem tego, co było kiedyś w DS-ie. On jest niekonsekwentny, bo z jednej strony ma twardawe zawieszenie, no właśnie. Z drugiej strony dosyć ospały... No teraz nie jest ospały, bo teraz jest w trybie S. O. Trochę szybciej, nie? Niewiele, ale szybciej. Ale tutaj nie masz wrażenia, że to jest... No nie mam wrażenia, że jak przycisnę, to on od razu wyrwie do przodu. Ale on przodu, no. Daje radę. To nie jest powolny samochód. Widzisz? No. W trybie sport długo utrzymuje. Fajnie wyciszony, ale burbulatora nie ma. No. I tu słychać, że to jest diesel. Do sterowania szybami. A w ogóle to się kameruje tam? Nie. Nie. Okay, dobra. Mamy do włączania i wyłączania.
Head-up displaya. Mamy head-up do pochylania head-up displaya. Mamy do pochylania, żeby cyferki były widoczne w dobrym miejscu. Zobacz, w Golfie masz fotele w krateczkę. Tutaj też mamy fotele w krateczkę, ale jakżeż gustowną, bardzo ładnie skórzaną. Ta krateczka, tak, dwukolorowa. Super. Powiem tak. No. Jest szeroko. Jest szeroko. Dosyć. Natomiast poza tym, że jest szeroko, to niestety dach mnie trochę w głowę uwiera. Ja tu uderzam głową o dach. Nie jest mi za wygodnie, tak samo jak niewygodnie mi się wsiada do tego samochodu, więc jeśli to ma być auto jakkolwiek luksusowe, a cena na to wskazuje, że to jest raczej... Prezydent Francji jest takim wożony. A to kurde Opel jest. Ale jest wożony. Przepraszam. Bagażnik jest większy niż w kompakcie, ale... No jest, zapasu nie ma. Ale. Nie ma. Ale jest subwoofer. Ale jest subwoofer. A po co ci zapas, jak masz taki przycisk i możesz sympatyczną panią poprosić, żeby ci przysłała lawetę? Żeby nie czekać 3 godziny na lawetę. Klasyka gatunku, dwulitrowe TDI. DSG. Podobno już poprawione. Pogadamy za kilka lat. No i co? No woda. Zamykaj to. Nuda. Nuda, ale jest szpera. No tak, te zegary już gdzieś widziałem. Radio już gdzieś widziałem. Radio panel gdzieś sterowania klimatyzacją. Wszystko widziałeś. Wszystko gdzieś widziałem. I zobacz, i tutaj widać te wadę tych wszystkich takich fortepianowych czy tam innych karbonowych wykończeń. Kurz na tym widać przepotwornie. No co? Jakby było jasne, to by nie było widać. Klasyka gatunku, wszystko widać. Bulbulator. A właśnie. Bulbulator włączony. Możemy sobie wybrać, właśnie, możemy sobie wybrać, halo, pokażmy to. Tryb jazdy. Tryb jazdy. Driving Mode Selection, proszę pana. Normalny, sportowy, eko, albo taki indywidualny, można sobie wybrać parametry. Jak będzie normalny, to taki klasyczny, tak, taksówkowy, dwulitrowy diesel będzie nam klekotał. A tu jak wciśniemy sport, to po wciśnięciu sportu... Mamy bulbulator. Tak, mamy bulbulator, czyli coś, co imituje nam dźwięk sportowego, tak jak w sportowym aucie. No, po prostu wzruszający. Przy okazji zmienia nam się charakterystyka paru elementów w tym samochodzie. Tak, układu, zawieszenie, wspomaganie kierownicy, reakcja na gaz. No więc właśnie, zrobi nam się samochód deczkowyrywny, tak, i sztywnawy. Mamy aktywny tempomat, więc być może gdybyśmy wszystko to uruchomili, to nawet nie staranowalibyśmy niechcący tego radiowozu. Nie. Nie będziemy próbowali, akurat na radiowozie. Akurat działa. W każdym razie mamy właśnie aktywny tempomat, czyli możemy sobie puścić to auto autostradą i ono będzie hamowało przed przeszkodami. Ale musimy kierować, bo nie ma systemu utrzymania samochodu. Ten nie szarpie za kierownicę. Nie, ten nie szarpie za kierownicę, ten tylko i wyłącznie utrzymuje odstęp. Tam. Pierwsze... Dobrze, proszę bardzo, przyłączamy się w drive i od razu jest przyjemniej. Bo tryb sportowy się na ulicę jednak nie nadaje. Mode. Ale nie! Normal. No po co, no? Nie będzie żadnych udziwnień. Nie będzie udziwnień, nie będzie ryczenia. Ale nie po to kupuje się Golfa GTD, żeby wciskać normal. Niech ci będzie. No. Ale właśnie po coś. Chcemy... Powiem tak, jest ciaśniej, bo jest węziej. No jest ciaśniej, bo to jest mniejszy samochód. Ale z drugiej strony, mimo że jest węziej, czyli możemy się stuknąć gdzieś łokciami, to jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, fotele, głębokość foteli, to jest jakby deczko wygodniej. Możliwość ich regulacji. Niż większa. Ale tam była pełna elektryka, a tu w tym badzie był za 150 tysięcy, co masz? Redukcję masy. No właśnie, to jest dobre pytanie. Po co kupić? Ile kosztuje ten samochód w podstawie? To zależy od cennika, który sprawdzamy, czy sprawdzamy go w salonie, czy sprawdzamy go na stronie importera. No więc sprawdźmy na stronie importera. Na stronie importera 124 tysiące z kawałeczkiem. Niewielkim. Mm-hmm. Mamy wtedy klimatyzację na pokładzie, no mamy wszystko to, co powinno być, ale chcemy sobie mieć, dorzucić do zestawu aktywny tempomat, parę innych gadżetów, no to wtedy te 140 tysięcy strzeli nam w cenniku bardzo łatwo. No i będziemy mieć to, co mamy mniej więcej tutaj na pokładzie. Bardzo fajny samochód. Czyli tak naprawdę z paroma gadżetami kosztuje tyle, pod 150 tyle, co pod 150 tysięcy. Powiem tak, na kompakta w dieslu, nawet to z automatem, kupa siana. To ja wsiadam. Siadaj. Ha! No i właśnie. No proszę. No mamy mniejsze auto. Ja się mieszczę. Mamy mniejsze auto. A ja się w każdym mieszczę. Też się mieszczę, nie jest mi za wygodnie. Tam było trochę więcej miejsca na nogi, ale za to było szerzej. To jest bez porównania więcej miejsca na głowę. Dla tych, którzy nie chcą wydawać zbyt dużo na paliwo, bo ten samochód specjalnie dużo tego paliwa nie zużywa. No właśnie, widziałem, że wyszła ci średnia około 8 litrów na 100 z tego. W ruchu miejskim.
A tak w trasie zużywa około 6-6,5, no ale średnio trzeba liczyć 7 litrów na 100 km. Chcę ci powiedzieć, że DS jest trochę oszczędniejszy, tylko że... Ale nie jest mniej sportowy. DS właśnie znacznie mniej korci. DS-em no się raczej człowiek toczy po mieście. Układ kierowniczy jest niesamowicie precyzyjny. Ale jestem monotematyczny. Powtórzę po raz kolejny. Jak golf? Może sobie w golfa byś pograł, co? Pochodziłbyś trochę na zielone, popatrzył, z kijem byś polatał. Wiesz co, jakby można było grać w golfa samochodem, to tak. Bo tak chodzić potrafię i bez sensu tą piłeczkę tam pukać, to nie. Poza tym tutaj brakuje mi tego piłeczki golfowej na dźwigni. A właśnie, tak jak w golfie GTI. Dokładnie. Niegdyś była, tak, to by był fajny gadżet. Nie pomyśleli. No, miałbym co odkręcić, tak co. Są niekonsekwentni. Momencik. Tu trzeba wszystko wyciągnąć. O, ale proszę bardzo, o. Ersatzrad, proszę pana. No i popsułeś. No i jak my go teraz oddamy? Połka wypadła. Proszę bardzo, jest koło zapasowe? Lekcja jest. Niemieckiego, Ersatzrad. Dobrze, koło zapasowe. Gaśnica A w jest? Zasadzie Notrad. Żadne z tych aut mnie nie przekonuje. W tym budżecie, w tej... Znaczy dobrze, też bym znalazł coś innego. Ale no. Jeśli miałbym wybierać spośród tych dwóch, to wziąłbym właśnie Golfa. Mhm. Bo jest taki nijaki, taki jak Golf. No, no cóż. Co? Powinienem powiedzieć, że ja bym wybrał Citroena. Ale jednak byś nie wybrał. Nie wybrałbyś żadnego z tych. No więc właśnie. I niech to będzie podsumowanie. Dostrzegam pewne zalety DS-a, dostrzegam dużo zalet Golfa. Ale Golf ma same zalety. Nie przemawiają do mnie te auta. Ani jedno, ani drugie. Niestety. I bardzo dobrze, bo zaczęło padać. Ja wybieram Golfa.